Kalibracja łyżki. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Każdy system ma swój sposób, jak to robić. Się wejdzie tam w menu do odpowiedniego, aby dodać łyżkę. Tam przeważnie jest pomoc, która ma rysunki i pokazuje, które miejsca konkretnie teraz trzeba zmierzyć. Należy wtedy tam zmierzyć, podać, zaakceptować. I to w zasadzie nie jest takie trochę skomplikowane, tak, bo wszystko sobie przemierzycie. Natomiast jeżeli chodzi o tam jakieś, czy to żeby było pionowo, czy nie pionowo, na jakieś tam, nie wiem, sznurki, czy nie sznurki, to sobie można podarować, zwłaszcza jak jest wiatr, czyli tutaj, to wtedy najlepiej coś prostego. Do tego przykładamy sobie na jakaś rura, do tej rury przykładamy sobie poziomicę i odmierzamy sobie, na przykład jeżeli to jest tam odpina do zęba, żeby to było pionowo, no to ustawiamy to, operator zamyka na łyżkę tak, żeby dotknąć tej naszej rury. No i to w zasadzie wszystko. Idziemy zaakceptować, no i następny ekran, który tam od nas wymaga. No i to tak to się właśnie robi. Tam powinienem wam tutaj jakiś tam wrzucić, nie wiem, z paru, jak, no powiedzmy, że z dwóch, z trzech, jak to się robi, to sobie teraz zobaczycie. No i tak, no, przeważnie te łyżki, no to jest dodane do kopalek, to rzadko się zdarza, aczkolwiek miałem taką budowę, gdzie te łyżki się, no po budowie to była jedna wielka loteria, co kto ma dzisiaj, bo po prostu operatorzy sobie zabierali. No i te łyżki kalibracja trzeba było robić, no raz, dwa razy w tygodniu, to tak standardowo i te łyżki się pamiętają, przywozili, wywozili na inną budowę stamtąd, no pełen przekrój i taka i wąska, no trzeba było mieć tych łyżek powygrywane w te koparki, ja wiem, no myślę, że jak powiem, że każda miała z 6, to wgranych różnych, to nie przesadzę, byli rekordziści, ale byli też tacy, co za bardzo się nie zamieniali tymi łyżkami, tylko sobie pilnowali. No i i tak to właśnie się kalibruje i dodaje. I tylko trzeba wiedzieć, która łyżka jest łyżka, która łyżka to która. Więc nas spawywali sobie numery na te łyżki, bo tak, tak, coś na moim wszystko się wytrze, ale naspawane elegancko numery danych łyżek i wtedy było wiadomo, że ta łyżka już przewędrowała przez tą maszynę i już była w niej zapisana. No, oprócz tego jeszcze, jeżeli chodzi o młotek do skuwania, też się da to ustawić. Ustawić się to da, kombinując na zasadzie łyżki. No nie działa to tak idealnie, ale jest to lepsze jak w ciemno kuć. Wtedy się tam wprowadza odpowiednio wąską tą łyżkę, natomiast kalibruje się to podobnie do łyżki, tak żeby to mniej więcej pokazywało, jak jest to proste. I jakoś to tam działa. Natomiast jeżeli chodzi o są systemy, które mają przewidziane, że jest młotek, no to chyba w Unii Kontrolu widziałem to faktycznie. No, jakoś to troszkę lepiej działało niż taka właśnie łyżka, łyżko młotek, o, tak to powiem. Dziwnie to wygląda na ekranie, no ale co poradzić. Ważne, żeby działał. No i tak, da się to zrobić. No to tyle. Trzymajcie się.